Nazywam się Michał Godyń, jestem szefem kuchni w rezydencji ambasadora Szwecji. Zapraszam Was do wspólnego gotowania. Dziś przygotowałem dla Was szwedzkie klopsiki köttbullar. Do tego potrzebujemy cebulę białą, którą też trzeba pokroić. Kosteczkę lub w kostkę. Cebulę musimy teraz delikatnie zeszklić na maśle. Ja mam akurat dwa kawałki mięsa, bo w granicach 200 gram każdy kawałek. Wołowina i łopatka wieprzowa. Każdy z mięs kroimy w taką grubszą kostkę. O, słyszę, że nam patelnia już skwierczy. Dajemy naszą cebulę. Musi się nam zeszlić. W międzyczasie kroimy sobie mięso. Musimy sobie to wszystko zmielić na... Teraz będzie trochę głośno. Cebula już jest zeszklona. Mięso. Będziemy teraz mieszali z innymi składnikami. Do tego potrzebujemy odrobinę śmietany 30%. Bułki tartej. Jedno jajko. Pieprz. Dwie szczypty. Dwie szczypty soli. Zmielone ziele angielskie lub zmiażdżone w moździerzu. Dosłownie dwie szczypty. Cebulę wcześniej przygotowaną. I wszystko razem mieszamy dokładnie, żeby powstała nam taka jednolita masa. Formujemy kuleczki mięsne, około 2-3 cm. Starać się robić nie za duże, żeby to nie były pulpety, tylko pulpeciki bardziej. W tym kierunku idziemy, ok? W międzyczasie gotuję jeszcze ziemniaczki. Pokażę Państwu, jak zrobić szybkie, fajne puree ziemniaczane. Mam już uformowane kulki i teraz idziemy smażyć na patelni z olejem i odrobiną masła. Mam borówkę bruszyńską, czyli lingonberry i cukier kryształ. Przepis jest bardzo prosty, słuchajcie. Na 4 łyżki lingonberry, 2 łyżki cukru. Tutaj mamy około 6 łyżek lingonberry, czyli dajemy 3 łyżki cukru. Borówka może być jak najbardziej jeszcze zmrożona. Niczemu to nie przeszkadza. I tak przygotowane z cukrem, taka borówka bruszyńska z cukrem, zostawiamy najlepiej na całą noc. Wtedy cukier się rozpuszcza i mamy gotowy fajny sosik do naszych pulpecików köttbullarów mięsnych z puree ziemniaczanym. No co jest lepszego niż fajne i najprostsze danie szwedzkie, po prostu niebo w gębie. Słuchajcie, teraz przygotuję na szybko puree ziemniaczane. Mam ugotowane ziemniaki, które są już osączone bez wody. Zalewam je mlekiem. Doprowadzam do wrzenia mleko. Dokładam do tego łyżkę masła. Ważne to, żeby mleko doprowadzić do wrzenia razem z ziemniakami i masłem. Jeżeli już mamy zagotowane mleko, rozpuszcza się nam masło, zdejmujemy z ognia i zwykłą, najzwyklejszą ubijaczką do ziemniaków tak przygotowane puree, słuchajcie, jest gładkie, nie ma żadnych grudek. Można również to użyć za pomocą praski do ziemniaków najpierw i
Później dodać mleko i masło. Oczywiście również zagotowane. Dodajemy purée, ziemniaczane i wcześniej wspomniany sos, który leżał mi przez całą noc w lodówce, czyli lingonberry, borówka brusznicka leśna. Klasyczne danie, siedbulary mięsne z purée ziemniaczanym, sosem z lingonberry, czyli borówki brusznickiej. Proste, szybkie danie, uwielbiają go dzieci, dorośli, każdy. Zapraszam do gotowania i życzę smacznego!